A teraz możemy przejść do testu Porsche Taycana. No tak, jeździliśmy Porsche Taycan, tym razem w wersji 4S, bo mamy trochę porównania. Jakiś czas temu mieliśmy turbo, który był bardzo szybki. Był turbo. 4S też nie można powiedzieć, żeby był wolny, ale, ale jest wyraźnie... 490 koni przy codziennej jeździe i 530 tak. z launch control. Ale biorąc pod uwagę to, że turbo jest, jest wręcz absurdalnie szybkie, no to rzeczywiście 4SK wyraźnie odstaje, natomiast nadal oczywiście jest i tak szybka, że części nawet tego się w życiu nie wykorzysta. Ale trzeba przyznać, że piękny samochód, przede wszystkim to to, jak on pięknie wygląda, bo dla mnie jest naprawdę. To jest bardzo ładnie narysowany samochód. Tak, kolorze, W tym czerwonym kolorze jeszcze ładniej widać te linie. Bo w tym szarym, który mieliśmy poprzednio, widać było, że to jest elegancki, ładnie narysowany samochód. On Był taki wręcz czarny, raczej, taki śliwkowy, trochę, bardziej czarny. Możemy dać to do oceny naszym słuchaczom. To zdjęcia są dostępne na naszych Instagramach, bo chociaż tam nie pewnie nie będzie widać tego dokładnie, bo każdy filtry ponarzucał. Ja przemielił nie przez wszystkie żadnego. programy. żadnego. Nie, nic. Ale na nic. filmie też możecie zobaczyć u mnie. O, proszę bardzo. Nie, on pamiętam, że był czarny, bo Teraz nawet przypominam sobie miniaturkę, którą zrobiłem i wiem, że on jest taki, taki raczej ciemny. Szarawe, chciałeś powiedzieć. E, no nie. W każdym razie w czerwonym lepiej widać tę nie moim zdaniem. Zdecydowanie. Zdanie. Jeszcze mieliśmy te felgi 21 cali Mission i e Design, one mhm. się tak nazywają, czyli właściwie inspirowane tym modelem koncepcyjnym, który poprzedził Tajkana. Nie, to są po prostu felgi czyli... z tamtego modelu. No, Okej, okay. no, być może są to dokładnie felgi z tamtego modelu, ale wyglądają bardzo ładnie i mają białe ranty. Więc... Tak, to, to było ładne. No to wygląda to dobrze, co tu dużo mówić. Samochód, którym jeździliśmy, zaczynał się od 435 tysięcy. Tak w teorii. Natomiast wersja, którą my jeździliśmy, to już ponad skończyła 700. się na 737 tysiącach złotych. Czyli szybko można policzyć, że wyposażenie dodatkowe w takim modelu może sięgać nawet 300 tysięcy złotych. Co jest kwotą niebotyczną? Nie chrześcijańsko, jakby to niektórzy powiedzieli, ale jak się domyślamy, wszyscy pewnie znając konfigurator Porsche, zawsze tam można polecieć, i ktoś ewidentnie konfigurując ten samochód prasowy poleciał. Tak, tak, tak. Natomiast no, jest to zazwyczaj uzasadnione, bo przecież no, musimy zobaczyć pełnie możliwości tego samochodu. No i też możliwości konfiguracji. Ten Właśnie. samochód miał. Nie miał skórzanych siedzeń. Miał siedzenia wykonane z tego takiego specjalnego materiału, które jest po, podobno super ekologiczne okay. i jest w ogóle cudowne. No tak. I wyglądał no dosyć tak, normalnie. No normalnie, Ale tak. Był przyjemny w zatyku. Taki zwyczajny materiał jakbyś... No. Ta, taki materiał w samochodzie. Porządny. Nie był, tak. nie, nie od, nie miałeś wrażenia, że to jest coś taniego. Tak. Ale nie dawał takiego uczucia jak ta jest skóra. No, nie dawał poczucia ekskluzywności na pewno. No z zewnątrz wyglądał pięknie, a w środku był taki po prostu bury. No, ale miał ten ekran. Tak. Cze miał coś, ekran czego nie było pasażerów. W tym, którym jeździliśmy. Ekran przed pasażerem, tak. No, to, jest, to jest coś, co zawsze cieszy oko. Ja lubię taką futurystykę w to stylistyce. Strasznie futurystycznie wyglądało. Bardzo ładnie. Jest przynajmniej taki jeden długi ekran przez trzy czwarte długości samochodu. Szerokości, przepraszam. I dodatkowo te zegary, które zostały umieszczone w Tajkanie, są mhm. naprawdę ładne. I tak. Początkowo, jak jeździłem turbo, nie mogłem się przyzwyczaić do, tych, do funkcjonalności tych przycisków na ekranie. Mhm. One tam służą do zmiany zawieszenia, podwyższenia całego samochodu, żeby wjechać w jakieś miejsce, gdzie obniżone zawieszenie nie jest wskazane. I są jeszcze jakieś dwie inne opcje. Jedno służy do zmiany piosenki na poprzednią i albo stacji radiowej. A jednym, na samym jedna jest ikoną z Simsów. A do czego służy ikona? No to właśnie to jest to. To jest to? To jest to. Ikona no. z Simsów służy do, do zmiany na poprzednią stację. Okej, okay, a może to jest chyba przycisk konfigurowalny, Być wiesz? może. I Można sobie go ustawić. No, tak myślę. W naszym, tym, w tym samochodzie, w tym był, samochodzie był skonfigurowany tam, jako tam, poprzednia tam. stacja radiowa, bo miałeś też ten przycisk w kształcie Simsów na kierownicę. I tak. ona służyła, on, ten przycisk z kolei służył do zmiany piosenki na następną. Okej, okay, no to domyślam to, to się, a że jest to przycisk radiowej. taki konfigurowalny. Ja stacji radiowych znaleźliśmy w Tajkanie opcje radi internetowych i można słuchać radia z całego świata. Owszem, to jest przyjemne, naprawdę. No strasznie fajne. Fajne, no, no z każdego fajne możesz fajne. się połączyć właściwie z każdym, z każdym krajem na świecie i posłuchać, jakie tam są stacje radiowe, piosenki. I tak dalej. Natomiast zobaczyłem, że później w moim Mercedesie prawdopodobnie też jest taka opcja. W tych tylko wszystkich radiach cyfrowych pewnie jest taka opcja, tylko po prostu albo nie mamy połączenia z internetem, albo coś nie działa w Polsce, mhm. albo nie mamy karty do tego, czy jakiejś dodatkowej usługi wykupionej, a tutaj było. Radia w tym Tajkanie były ustawione alfabetycznie, w związku z czym słuchaliśmy głównie radia z Albanii. No, ale USA też się trafiło. Też USA trafiło. Co prawda, szedłeś bardzo długo Zajęło na Zajęło tam 20 minut, listy. ale tak, udało się, udało się. Jest tego dużo, jak sami słyszycie. Zapomniałem jeszcze o jednej wiadomości, ale to może skończmy, skończmy Porsche. Tak. Ja powiedziałem na początku, że jest to wyraźnie wolniejszy samochód od Taycana w wersji Turbo, natomiast nadal szalenie szybki. 4 sekundy do setki z lunch control. Tak, trzeba przyznać, że to jest niemała wartość. No, wystarczająca w zupełności. Natomiast jeździ właściwie tak jest, tak samo. Ja nie miałem może okazji jakoś długo. Natomiast wsiadłem pierwsze kilometry, metry, to, to jest właściwie identyczne odczucie jak z tamtego samochodu. Ja pamiętam, że to auto jest przede wszystkim fenomenalne w zakrętach i bardzo dobrze ukrywa swoją masę przy takiej szybszej jeździe. Jeśli nie pada. No, to zazwyczaj tak to bywa. Natomiast pamiętam, te dohamowania. wtedy dopiero czujesz takie bardzo mocne przeciążenie, bo te hamulce mhm. są ogromne, są potężne. Więc chociaż w Turbo chyba były większe. Właśnie to jest coś, o czym chciałem powiedzieć. To znaczy, w Turbo Masz miał, mieliśmy opcjonalne hamulce ceramiczne, mhm. a tutaj były zwykłe stalowe. Standardowe. No. I kiedy trochę już pojeździłeś tym Tajkanem, tak, tak, próbując jeździć delikatnie, bardziej sportowo, choć ja go też tak mocno nie cisnąłem, nie miałem takiego momentu, bo cały czas padało, w związku z czym nigdy się nie odważyłem No pogoda była brzydka. Tak. No, to jest też dosyć zabawne, bo tylko w Taycanie, to jest jedyny samochód, w którym doświadczyłem tego, że naciskasz gaz i wszystkie cztery koła nie mogą złapać trakcji, bo te 490 koni nagle pada na... No na, na ten. Ta ilość newtonometrów tam jest szaleńcza. Zresztą no, taka cecha samochodów elektrycznych, że masz je od razu... No tak, tylko zwykle tych koni jest, nie wiem, 200, 130, 45, nie? No tak. A, a tutaj masz 490. Ale kona elektryczna, o której mówiliśmy całkiem niedawno dosyć sporo, to nawet na suchym przednią osią zrywa, także wiesz. No, ale nie wszystkie cztery, to jest wariacja. Przednią osią, tak, to prawda. E, co jeszcze e, chciałem powiedzieć? Tak, ten samochód prowadzi się bardzo podobnie do poprzedniego. To znaczy no, 4S mi bardzo S przypomina do, 911. Do bardzo. Tylko brakuje dźwięku i siedzisz trochę wyżej. No dobra, no elektryczny samochód, tak. Ale użytkowo jest jeszcze lepszy niż 911. Bo Decydowanie, bo podwyższasz cały samochód, a nie tylko przednią oś. No i masz no, miejsce jest dla pasażerów. W ogóle to ze zawieszenia jest inne, jednak. No, ale nadal czuć, że to jest Porsche, bo tak się mówi, że to bardzo futurystyczne auto, że coś czego Porsche przecież wcześniej nie robiło. No, ale tak jak niektórzy powiedzieli, chyba z marketingu nawet nie pamiętam, czy to były Jakieś oficjalne przekazy, to rzeczywiście jest to Porsche przyszłości, ale takie prawdziwe Porsche nadal. Czujesz, jeżdżąc tym samochodem, że jest to Porsche. Owszem. I to jest coś, czego żadna inna marka nie potrafi do końca zrobić. Mam wrażenie: potrafi zrobić samochód, który jest angażujący w jeździe, nawet podczas takich normalnych, zwyczajnych, codziennych podróży. Tak, to prawda. Zresztą w tym samochodzie, jak w żadnym innym, czujesz takie, takie mocne zespolenie z samochodem. Może nie jak w żadnym innym. Bo, ale, ale właśnie jest to to odczucie, które możesz poczuć w każdym Porsche, a nie tylko w najbardziej ekstremalnych wyścigowych wersjach. Ale nie wiem, jak oni to robią, bo to nie jest dźwięk, nie jest super twarde zawieszenie, bo ten samochód był komfortowy. Nie, ale to też wykonanie wnętrza to robi, że jesteś, że, że jesteś tak mocno osadzony i nie czujesz, żeby ci coś skrzypiało, coś się ruszało, yy, dobrze cię fotel trzyma i to jest takie chyba odczucie, które nie zawsze możesz zdefiniować. Czyli nie, nie potrafię zdefiniować, o co chodzi z Porsche. I no dlaczego tak. oni, dlaczego te samochody tak mi się podobają? Nie ja potrafię znaleźć tym... takiego jednego, jednej rzeczy. Wiem o co chodzi. Ja to nazywam tym feelingiem, tak zwanym. I feeling w Porsche jest, jest naprawdę na, na takim feeling, feeling dokładnie. Ja wiem, przepraszam za angielski, ale tak mam. Właśnie podobnie. Inaczej się tego nie da. Nazwać. Za dużo angielskiego. Za całkiem jak u ciebie. Nie wiem, chyba mamy to wspólnie. No, ty też często wtrącasz. Ale ty w tym ty. odcinku nic. Zawsze pilnuję się. To niesamowite, tak. To dlatego jednego pana, który zostawił ten komentarz. Ja e... po prostu miałem tak <laughs> ostatnio z brytyjskimi samochodami, że one jakby zobowiązują, wiesz? Lordowsko.